Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Jaśnicka, jestem kucharzem i trenerem gastronomii i dzisiaj Ci pokażę, jak możesz stać się kucharzem w swojej własnej kuchni. Przygotujemy ekspresowe, imprezowe kulki serowe. Przystępujemy do pracy. Do przygotowania tego przepisu potrzebujecie twarożku koziego i takiego twarożku kanapkowego, do tego dodatki, czyli mamy tutaj suszone płatki róży, peski dyni, migdały, posiekany koperek, ale może to być szczypiorek, może to być pietruszka oraz suszona żurawina. Te dodatki, które tutaj widzicie, to jest tak naprawdę moja inwencja twórcza. Możecie obtoczyć te kulki serowe w tym, co najbardziej lubicie. Mam tutaj miękki taki twarożek kozi, ale również może to być twarożek owczy. Ważne właśnie, żeby miał konsystencję miękką, bo sery są i dojrzewające, czyli są to sery twarde, ale są też sery świeże, czyli sery miękkie. I ten jest właśnie takim rodzajem sera miękkiego. Jeżeli nie lubicie sera koziego, można tutaj użyć sera owczego, ale tak naprawdę można również użyć ricotty bądź mascarpone. Najważniejsze, żebyście przygotowywali te kulki serowe z takiego rodzaju twarogu, jaki sami lubicie albo lubią wasi goście. Ser kozi dodany. Teraz dodaję serek kanapkowy, zwykły, tradycyjny serek śmietankowy. I uwaga, uwaga, to wszystko, co potrzebujemy do przygotowania kulek serowych. Całość miksujemy tak, żeby te dwa sery nam się połączyły w taką puszystą, jednolitą masę. Konsystencja tych serów jest dość miękka, więc najtrudniejszą częścią tego przepisu jest potem czekanie, aż się schłodzą. Żeby uformować taki miękki twarożek, należy zwilżyć dłonie delikatnie wodą, ale można to też robić oliwą. Ja nie chcę wtłaczać tutaj dodatkowego tłuszczu, bo sery już są wystarczająco tłuste, dlatego zwilżam dłonie wodą. Mam przygotowaną miseczkę z wodą i formuję teraz z tego twarożka kuleczki. One są dość plastyczne, bo twaróg jest miękki, natomiast po wsadzeniu do lodówki na jakieś pół godzinki do godzinki super wiąże. I taką przygotowaną kulkę obtaczam na przykład właśnie w wysuszonych płatkach róży i układam na desce. To, w czym obtoczycie kulki, to jest wasza inwencja twórcza. Ważne, żeby te kuleczki nie były za duże, bo mają to być właśnie takie kuleczki imprezowe na jeden kęs. Kolejne na przykład obtoczę w płatkach migdałowych. Układam na desce. Za każdym razem, jeżeli będziecie kulać kulkę, warto jest właśnie zanurzyć palce w wodzie, po to, żeby łatwiej się formowało, żeby ser nie został nam na palcach, ale właśnie w naszym żołądku. Teraz damy koperek, może być pietruszka, może być szczypiorek. Możecie oczywiście to też miksować. O, i teraz Wam pokażę, jak na przykład pomiksować, żeby one były bardziej kolorowe. To miksowanie teraz wyszło mi naturalnie, dlatego że został mi koperek z poprzedniej kulki, ale właśnie nic nie szkodzi, żebyście się nie denerwowali. Trochę koperku, trochę płatków i na przykład troszkę pestek dyni. Przygotowane kulki należy schładzać około godziny. To jest taki minimalny czas, żeby serek fajnie związał. I są świetne, tak jak Wam właśnie pokazuję, można przygotować taką domową deskę serów. Mam jeszcze żurawinę. Żurawina jest dość duża, więc na przykład połączymy żurawinę z migdałami. Dzięki temu migdały się przykleją tam, gdzie nie przykleiła się żurawina. Zrobię jeszcze jedną kulkę. Oczywiście pomiędzy tą deską serową możecie ułożyć winogrona, możecie ułożyć kiełki, na przykład kiełki brokuła albo kiełki rzodkiewki. Teraz mamy wiosnę, więc idealny jest sezon właśnie na samodzielną hodowlę kiełków. O, damy koperek, nie będzie taka zielona kulka.
I taką domową, przygotowaną deskę serową możecie podać z oliwkami, z kaparami, z suszonymi pomidorami. Przygotujcie, spróbujcie, zmiksujcie sery takie, jakie lubicie. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału Kulinarne Nawigacje, a po więcej inspiracji a propos zdrowego odżywienia czy takich właśnie szybkich przekąsek zapraszam Was na Facebooka i Instagrama Kulinarne Nawigacje. Do zobaczenia!